Kiedy publikujemy ten film, to sprawa współpracy z fundacją, która nas zaprosiła do udziału razem z nimi w projektach, jest już nieaktualna, ponieważ pani dowiedziała się, że o nas się złe rzeczy w internecie mówi i ona nie będzie ryzykowała swojej reputacji, ale pani, która chciała z nami współpracować w temacie autyzmu, powiedziała, że jak będziemy już normalni, to będzie zainteresowana naszą współpracą, ale my już nie będziemy. Tak więc ten projekt, o którym mówię w dalszej części tego filmu, będziemy chcieli zrealizować, tylko z innymi partnerami. Nie składamy tego teraz, tylko złożymy to w przyszłym roku. Dzień dobry, Anna Lechowska, Fundacja Przemocni. Wiem, że naszymi odbiorcami głównie są osoby w trochę bardziej zaawansowanym wieku niż te, do których jest skierowany dzisiejszy temat. I kieruję to do trochę młodszego pokolenia, mianowicie do ludzi, którzy są w klasyfikacjach programu Erasmus+, określanie jako młodzież, a więc ludzie do 29 roku życia, czyli w dużej mierze raczej dzieci moich widzów, no ale też część naszych widzów również. Młodzież, czyli ludzie od 16-15 roku życia do 29. Piszemy aktualnie projekt. Będziemy się starali zdobyć finansowanie z Erasmus+. Na temat integracji tej grupy wiekowej, osób z tej grupy wiekowej korzystających, będących członkami grup wsparcia psychicznego na Facebooku. I integracja ta będzie się odbywała naszą metodą, która już jest sprawdzona. Niejedną taką grupę stworzyliśmy, niejedną przyjaźń zawiązaliśmy. Od zwykłej grupy na Facebooku, która ma wspólne działania, jakiś wspólny cel, poprzez zacieśnianie tych więzi aż do momentu, w którym ludzie przestają się bać spotkać z drugim człowiekiem. My to zrobiliśmy już kilka razy w kilku grupach, tak jak powiedziałam, i to działa. I chcemy się tym podzielić z pracownikami społecznymi z Unii w ogóle, czy też na świecie. Nie tylko członkowie Unii Europejskiej mogą korzystać z materiałów, które są opracowane w ten sposób. Chcemy opracować metodologię, ją opisać, opublikować. A równocześnie oczywiście chcemy przede wszystkim osiągnąć cel, a więc przeprowadzić tę integrację jeszcze raz, tym razem nie wśród naszych odbiorców, a wśród ludzi, którzy w ogóle się zdecydowali na coś takiego. I jak ich pozyskujemy, jak do nich docieramy? Stworzyliśmy ankietę, badanie skierowane do tej grupy wiekowej osób do 29 roku życia. Publikujemy ją na grupach wsparcia. Jeśli wy, nasi widzowie, jesteście członkami jakiejkolwiek grupy wsparcia, czy to w temacie jakiegoś problemu, czy psychologii w ogóle, czy autyzmu w ogóle, to bardzo zachęcamy do wypełnienia tej ankiety, bo jest nam to bardzo potrzebne do złożenia w projekcie. A ankieta ta prowadzi ostatecznie do grupy osób, które są zainteresowane wzięciem udziału w tym projekcie. Raczej innej drogi nie przewidujemy. Zobaczymy, może nam się coś odmieni. Może jeśli ta grupa nie będzie wystarczająco duża, może zadaniem członków będzie ściągnąć kogoś do tej grupy. Zobaczymy. Na razie to jest jedyna droga, jaką przewidujemy. Tak więc serdecznie zapraszamy. Linka do ankiety dajemy poniżej. W sensie w opisie filmu i na końcu filmu postaram się, myślę, że to jest możliwe, dać przekierowanie do tej ankiety. Skąd w ogóle pomysł na taki projekt? Ja pracuję w social mediach, nazywam to street workingiem, łamane na networking, dlatego że networking to trochę coś innego, tak? To co ja robię to nie jest networking, to jest street working, ale w internecie. Znam kilka osób, które w podobnym czasie jak ja zaczęły, podobną pracę robią i na pewno będę chciała przynajmniej jedną tę osobę do tego projektu zaprosić. Mam na myśli Małgosię Ubiegunową. W
w podobnym czasie zaczynałyśmy przechodzić z tego działania pomocy samej sobie na pomoc sobie poprzez pomaganie innym w temacie naszych problemów. Gośka ze mną rozmawiała o założeniu fundacji. Gościa się z tego filmu dowie, że w ogóle ją przewiduje w tym projekcie, ale zmuszać jej nie zmuszam, natomiast będzie osobą, którą na pewno zaproszę, jeśli dostaniemy dofinansowanie na to. Bo jeśli nie dostaniemy, no to nie ma o czym gadać. To dostaniemy następnym razem i wtedy ją zaproszę. Marketing w dziedzinie rozwoju osobistego wypracował się i wypracowuje nadal w ciągu iluś tam lat, ostatnich 7 mniej więcej, na Facebooku. I tak jak ja pamiętam, jak ja zaczynałam, to raczkowało, to dzisiaj jest już nadmiar osób, które coś oferują w tej branży. Jest nadmiar soul coachów, w ogóle jakichś śmiesznych duchowych uzdrawiaczy, ceremonii różnych, ale twardej psychologii, twardej terapii, twardej teorii też jest sporo i osoby pracujące w tej branży również tę ścieżkę przeszły i z niej korzystają nadal. Drugim przykładem takim jest Wiola Michalska, Feniks z Popiołów, która dzisiaj jest już terapeutą. Ona mniej się udzielała na różnych grupach, bardziej tworzyła swoją. Ja i Gośka udzielałyśmy się bardziej na różnych grupach, podobnie jak Wiola. Artur Kolasa, który założył fundację Rehab, a wcześniej prowadził grupę dla ofiar przemocy domowej. Zresztą też miałam zaszczyt Arturowi konsultować statut, kiedy zakładał fundację i też z pewnością będę chciała nawiązać jakąś współpracę w tym czy innym projekcie w końcu. Najpierw po prostu my się musimy nauczyć, na czym to wszystko polega i wtedy będziemy wciągać następne osoby. Artur też prowadzi po prostu dużą grupę swoją, mniej się udzielał w innych, ale dopracował się pozycji, gdzie już po prostu się aż prosiło, aż narzucało, żeby założyć własną fundację i po prostu zająć się pracą społeczną na pełny etat, pełną gębą, na półtorej etatu albo dwa tak naprawdę w tej dziedzinie jest. I nie wiem, jak to wygląda za granicą, chcemy zobaczyć, chcemy się dowiedzieć. Natomiast widzę, że u nas w Polsce to się zbudowało zupełnie oddolnie, zupełnie intuicyjnie, fantastycznie się sprawdziło, poszło do biznesu, natomiast kiedy patrzę na tę stronę akademicką nauki, to o tym nie ma. Ląd niezbadany, dość niebezpieczny, grząski grunt, ponieważ administratorami, moderatorami tych grup bardzo często są ludzie bardzo chorzy, z bardzo dużym problemem, którzy nie mają pojęcia, co robią. W ten sposób sprawiają, że grupy wsparcia robią się niebezpiecznym miejscem pogłębiania dysfunkcji, również wylęgarnią hejtu, biernego szczególnie, umacniania postawy ofiary, potępiania psychologii, tego co twarda psychologia mówi. Widzę poprawę pewną na przestrzeni lat, natomiast nadal tym się nie zajmują specjaliści. Gosia się edukowała przez te wszystkie lata, jest już dzisiaj specjalistą, Artur się edukował, Wiola się edukowała, są specjalistami, natomiast większością tych grup nadal zarządzają osoby z efektem Dunninga-Kriegera, tym negatywnym, czyli te ze złudzeniem ponadprzeciętności. Widać w tych grupach bardzo duże przekonanie o tym, że psychologia w zasadzie jest kwestią uznaniową, że jest dziedziną polegającą na użalaniu i pocieszaniu, na pokrzepianiu, z taką jakby dziedziną, w której każdy jest ekspertem i ekspertów się tępi często. Bardzo mi zależy, żeby ten obszar wiedzy, ale też pracy socjalnej wprowadzić do uczelni. Chciałabym przygotowywać młodych ludzi do zawodu street networkera. Muszę jakąś inną nazwę wymyślić. Wiem już, jak po kolei poprowadzić projekty, żeby to zrobić.
Pierwszy na razie jest ten, o którym mówiłam. I on, ten pierwszy, na który teraz składamy projekt, dotyczy poczucia samotności wśród ludzi, którzy korzystają z tych grup. Ja bardzo często widzę w tych grupach czy narzekania, żalenie się, zwierzanie, czy też pytania, jak rozwiązać problem dojmującej samotności. Z jednej strony social media pozwalają z samotnością bardzo mocno sobie poradzić, one ją bardzo mocno kompensują, wcale nie uważam, że w fałszywy sposób. Ja mam sporo relacji przez internet, wiele się przeniosło w real, część nie musi, przenoszą się kiedy potrzeba na przykład, albo kiedy wyjdzie okazja, taka możliwość. I to się świetnie sprawdza i ja jestem bardzo za. Natomiast no właśnie ja mam przeniesione ważne relacje również w real. Poza tym ja jestem autystyczna, więc nie mam potrzeby dużej ilości relacji. Nie wystarczy, że ja mam Remka koło siebie, to już jest bardzo dużo, tak? Więc ja mam w ogóle połowę tematu załatwioną. Natomiast ludzie, którzy nie mają takiej plastyczności, takiej elastyczności jak ja, bo ja mam bardzo dużą, a z drugiej strony małych potrzeb, no niekoniecznie są w stanie wykorzystać internet do tego, żeby faktycznie zwiększyć, podwyższyć jakość swojej grupy społecznej. Ponieważ na to wpływa bardzo wiele czynników. I odwaga, i pewność siebie, i zdrowa samoocena, i potrzebne jest dobre samopoczucie, inne niż w stanach lękowych, nerwicowych, depresyjnych, psychotycznych, które utrudniają wyjście do ludzi, podniesienie się, w ogóle wyjście z wyra. Do tego internet, już nie mówię tylko Facebook, ale na przykład bardzo popularne dzisiaj portale czy aplikacje randkowe sprzyjają krzyżowaniu się w pary, wiązaniu się w pary ludzi z bardzo dużymi problemami i to skutkuje wzrostem do potęgi problemów, tak? Dlatego, że jedna osoba jakoś skrzywdzona trafia na osobę drugą skrzywdzoną i krzywdzącą i rozmiar dramatu się powiększa, brak zaufania do ludzi z internetu się powiększa, a brak zaufania do ludzi to jest lęk, to jest dyskomfort, to jest poczucie nieszczęścia i osamotnienia już samo w sobie. Z drugiej strony chce się jakoś naprawić to, że się trafia, spotyka na nie takich ludzi jak potrzeba, więc się pcha więcej jeszcze takich prób nawiązania znajomości i efekt jest taki, że bardzo często można przeczytać na różnych babskich grupach szczególnie, że aplikacje randkowe służą tylko do znalezienia przygodnego seksu, że nie da się znaleźć partnera, albo że są tam same osoby zaburzone. Bo takie po prostu są doświadczenia poszczególnych osób. Z kolei na grupach wsparcia często ludzie pytają, jak to zmienić, tę samotność. Gdzie poznać partnera, gdzie poznać przyjaciół. Ludzie, szczególnie właśnie w tym wieku dorosłym, określanym jako młodzież w projektach europejskich, to są osoby, które mają poczucie, boją się, że nie stworzą związku, bo mają już 25, 26, 27 lat, wszyscy już dookoła mają śluby i dzieci, a ta osoba nadal nikogo nie poznała. To jest czas, kiedy byłoby dobrze stworzyć związek, bo to jest największe pragnienie w tym czasie, po prostu. Dodatkowo większość naszego otoczenia faktycznie wiąże się w pary i jakoś tak w okolicach 28-30 roku życia duże paczki przyjaciół przestają tworzyć grupy społeczne. Nagle wszyscy znikają.
nagle na imprezach nie ma 30-40 osób, tylko jest 6. Osoba, która nie jest w związku, dopada dużo silniejsze poczucie izolacji, osamotnienia niż osoba, która w związku jest. Bo osoba w związku będzie zaaferowana budową własnego gniazda, a osoba, której już brakuje kogoś obok, odczuje dużo mocniej to, że zaczęło też brakować przyjaciół, kumpli, znajomych. Wiele postów, które czytam, to są rozpaczliwe opisy skrajnej samotności. Często wśród ludzi. Takie naprawdę chwytające za serce. Bo czasem mam wrażenie, że czytam posty osoby, która nigdy nie spotkała po prostu nikogo życzliwie nastawionego do innych ludzi. I wierzę, że to jest możliwe. A jeśli spotkała, to przegapiła, bo już po prostu nie zrozumiała. Znów efekt Dunninga-Kriegera. Osoba, która nigdy nie doświadczyła dobrych relacji, nie rozpozna dobrej relacji. Nie rozpozna osoby nadającej się do dobrej relacji. Nie zrozumie jej. Bo nie ma w ogóle tego podstawowego kodu, tej podstawowej wiedzy, żeby wyłapać w ogóle, o co chodzi. Pomyślałam, że powinnam wykorzystać coś, co jest moją bardzo mocną stroną. Moją super wręcz mocą jest poznawanie ze sobą ludzi. Ja nie mam dużo ludzi wokół siebie, oni się często zmieniają, często odchodzą z mojego życia, czy ja z ich życia w jakimś niesmaku, konflikcie, czy czymś takim. Moje wymagania co do mnie samej, a więc i co do otoczenia, bardzo szybko rosną. I jestem w ogóle bardzo wymagająca. Więc ludzie w moim życiu zazwyczaj są na jakiś czas. Choć nie powiem, że są tacy, których kocham stale. Ale i tak jest tak, że ja niektórych nie widziałam naście lat, ale chętnie zobaczę. Przez chyba z 10 lat nie było możliwości się zobaczyć. Co nie znaczy, że jakkolwiek w ogóle zniknęli z mojego serca. Ale większość ludzi była, minęła. Powiem szczerze, nieszczególnie się przywiązuję. Kiedyś się przywiązywałam, dzisiaj już nie. Ale zawsze miałam ogromną zdolność do poznawania ze sobą ludzi, do łączenia ze sobą ludzi. Większość osób, które z mojego życia zniknęło lata temu, 10, ale też kilka, czy 20, tworzyły trwałe przyjaźnie, tworzyły związki. Tak jest do dzisiaj. Ja kojarzę ze sobą ludzi w jakiś taki... Wokół mnie zawsze są jacyś ludzie, się zbierają i ja ich ze sobą poznaję, jakoś widzę, co ich łączy, więc potrafię ich ze sobą tak po prostu jakoś zapoznać, żeby szybko wyłapali to, co ich łączy. I to są często dużo bardziej trwałe relacje niż ze mną. I pomyślałam, że powinnam to przekuć w twarde narzędzie. Dać to dalej, bo jest wokół mnie mnóstwo samotności, a ja mam na to remedium bardziej skuteczne, nawet niż jestem w stanie zrozumieć, dlatego, że to jest bardziej coś w rodzaju talentu niż wiedzy. Zdecydowanie to jest talent, a nie wiedza. Ja dopiero teraz mogę to przekuć właśnie w ramy wiedzy, a równocześnie jako osoba w tej akurat przedziwnej dziedzinie utalentowana, mogę być też niezłym trenerem. Dlatego chcę to zrobić. W ogóle to jak zaczynałam kręcić ten film, to spodziewałam się, że ja Wam po prostu opowiem o dotychczasowych wynikach tej ankiety, a widzę, że zupełnie coś innego się stało. Ale chciałabym Wam powiedzieć o nich, ponieważ to jest ważne w kontekście właśnie tego
talentu. Jeszcze tutaj zapytałam ludzi oczywiście o wiek, o płeć, o wykształcenie, o to, gdzie mieszkają, jakie zaburzenia mają, żeby określić grupę. Ale to, co jest takim naprawdę mięchem, to zapytałam się po pierwsze, co dla tych osób, moich respondentów, oznacza samotność. I nie spodziewałam się żadnych konkretnych odpowiedzi, nie antycypowałam tutaj. I niektóre odpowiedzi naprawdę mnie wzruszyły, w takim sensie zrobiło mi się przykro. Bo niektóre odpowiedzi są naprawdę takie tragiczne. Takie bardzo smutne. W każdym razie ja już widzę, kogo z kim bym mogła połączyć, wiedząc, czym dla danych osób jest samotność. Jakiego typu bólem, jakiego typu problemem. Już widzę tutaj, kogo z kim bym mogła połączyć pod względem po prostu potrzeb, względem relacji, względem, nie mówię, że związku, po prostu relacji międzyludzkich. Zapytałam o to oczywiście, jak samotność wpływa na stan psychiczny, na codzienność. I tutaj też już widzę podobieństwa między różnymi osobami. Oczywiście odpowiedzi nie są przypisane do danej osoby, ankieta jest anonimowa i odpowiedzi też są anonimowe, ale jakby, wiecie, widzę, bez jakby, widzę obszary, w których są te same potrzeby u różnych osób, ta sama oferta jakby. Znowu powiedziałam jakby. Że pewne osoby chcą coś dać, pewne osoby czegoś potrzebują, czyli jest tutaj już w mojej grupie ankietowanej i popyt i podaż na to samo. Na te same aspekty relacji. Czyli teraz, to co ja dotąd robiłam, to nie moderowałam tak bardzo relacji, które kojarzyłam. Więc mogło być potencjalnie więcej konfliktów. Tym razem zamierzam uczyć konkretnie moderacji relacji w mojej przyszłej grupie, więc myślę, że będą jeszcze lepsze efekty. Bo wychodzimy w ogóle z takiego punktu, gdzie ten popyt i podaż są jasno określone. To znaczy ludzie wchodzą do grupy z deklaracją, nie taką ja, Alicja, deklaruję, że chcę zaoferować komuś przyjaźń taką i taką, a w zamian potrzebuję tego i tego. No nie, to jest deklaracja przed samym sobą, częściowo przede mną, ale przede mną anonimowo, tak? Ale nie ma takiego pozoru, że wchodzę do grupy po coś innego. Nie, wchodzę do grupy po to, żeby rozwiązać problem mojej samotności. To, co mnie bardzo uderzyło, to pozytywy, bo mnie zawsze uderzają pozytywy. Jak ci, którzy mnie lepiej znają, to wiecie, że ja we wszystkim widzę pozytywy, mam syndrom Polianny. Ja się zapytałam również o to, czy moi respondenci mają pasję. Aktualnie niecałe 30% moich respondentów nie ma żadnej pasji lub hobby. I to odbieram jako wyraz prawdziwego takiego poddania się życiowego. Bo ciężko jest się niczym nie fascynować. Trzeba mieć głęboką bardzo depresję, żeby nie mieć pasji. Taką depresję nawykową już wręcz, po prostu wrodzoną, wrośniętą w nasze ja, dlatego że człowiek, który ma odpowiedni poziom samopoczucia, odpowiednio dobrze się czuje, pasjonuje się tym, co sprawia mu przyjemność chociażby, a więc chociażby gotowaniem,
A więc choćby robieniem kanapek, ale robieniem ich coraz fajniej, z coraz lepszych składników, z coraz większej ilości składników. Pasja jest po prostu motorem życiowym, więc człowiek, który nie ma pasji, jest po prostu człowiekiem, który bardzo głęboko cierpi. Udawało mi się odpalić u różnych osób pasję, jeśli dawałam im cel. A celem zazwyczaj było po prostu uczestnictwo w grupie, czyli rozwiązanie problemu samotności. Natomiast ponad 70% deklaruje, że ma pasję. I wiecie co, czytam to. Czytam to i myślę sobie, wow, jacy ciekawi ludzie. Ludzie, którzy mi deklarują, że nie mają dobrych relacji lub mają jedną, dwie. Ludzie, którzy nie widzą przed sobą przyszłości, bo samotność po prostu określa ich egzystencję. Ludzie, którzy nie potrafią się odezwać, którzy nie potrafią zainteresować sobą innych ludzi. Posłuchajcie. Agroleśnictwo, ekologia wykorzystania lasu, przetwory z dzikich roślin, surowce leśne, ogrodnictwo, rolnictwo, drobne naprawy, swoje pochodzenie, historia regionu, tu jedna osoba. Edukowanie się w dziedzinie psychologii, malarstwo, pisanie, druga osoba. Kultura azjatycka, gotowanie i pieczenie, malowanie, fantastyka, wymyślanie własnego uniwersum, przyroda, rękodzieło, rysunek, kryminalistyka, komunikacja miejska, to chyba jak się autysta, wzornictwo, sztuka. Słuchanie muzyki, znajomość utworów i wykonawców muzyki rozrywkowej, pisanie powieści, czytanie, prace manualne takie jak introligatorstwo lub diamond painting, nawet tego nie znam, śpiewanie w chórze, nauka grania na skrzypcach, squash, windsurfing, nauka migowego, granie w gry planszowe. Aktualnie nic, bo siedzę w depresji, ale było to medycyna, kynologia, lotnictwo, kamienie szlachetne czy minerały, muzyka, instrumenty, fotografia, astrologia, filozofia, kolekcjonowanie roślin, tutaj ktoś, strzelnictwo sportowe. I teraz tak, czy w związku z swoją pasją spotyka się Pan fizycznie z innymi ludźmi? Nie. Ponad 70% odpowiada, że nie, a niecałe 20%, że tak. Dalej pytam, czy ktoś ma pomysł na to, jak można by się było integrować w grupie, za pomocą czego, jakich działań. I znów ludzie mi bardzo ciekawie odpowiadają. Znaczy ja tutaj dałam, że na przykład wspólna nauka, psychoedukacja, wolontariat, imprezy taneczne, klub dyskusyjny, co byłoby dla Pana, Pani interesujące, tak? Ale można było swoje propozycje podać. I ludzie mi odpowiadają. Coś opartego na wymianie doświadczeń i zainteresowań lub szerzenie pomocy. Mnie najbardziej kręcą warsztaty, które rozwijają kreatywność, świadomość ciała. Gry planszowe. Rzeczy wymienione w nawiasie, czyli to wymienione przeze mnie. Psychoedukacja, wolontariat brzmią ciekawie. Wspólna nauka, rozwijanie pasji, klub dyskusyjny. Czyli wyłania nam się z tego obraz ludzi chętnych do uczenia i rozwijania się. Chętnych do poczucia sensu. Jeśli są gotowi integrować się poprzez rzeczy dające wyższy sens, głębszy sens, to znaczy, że brakuje im tego w relacjach międzyludzkich po prostu. Bo jeśli są gotowi na to i chcieliby to w takiej formie, to znaczy, że nie ma do tego łatwego dostępu. Prawdopodobnie nie ma po prostu wokół nich lidera społecznego. A liderstwo to jest przede wszystkim jakiś rodzaj talentu. Nie wiem, wydaje mi się, że ciężko jest nauczyć się bycia liderem, aczkolwiek na pewno można. I na pewno każdy lider powinien się kształcić w tej dziedzinie, to znaczy zdobywać różne kompetencje miękkie, a nawet i twarde, które mu pomogą być coraz lepszym liderem. Natomiast bycie takim atomem węgla, no to chyba z tym się po prostu trzeba urodzić. Mi uświadomił to, że moją mocną stroną jest poruszanie ludzi, poruszanie i przyciąganie ludzi. Uświadomił mi to kolega,
kiedy ja po pierwszym roku prowadzenia fundacji byłam załamana, że mi nic nie wychodzi i w ogóle bez sensu wymyśliłam tą fundację, bo ja po prostu nie umiem tego robić. I jest to spektakularna poracha i nic z tego nie będzie. I on powiedział, wiesz co, bo ty w ogóle nie wiadomo, co ty próbujesz zrobić. A twoją mocną stroną jest przyciąganie ludzi. Ty po prostu tym się zajmuj, co ci wychodzi, przyciągaj ludzi, a oni będą robili to wszystko, co ty będziesz chciała, proponowała. Bo wiesz, nie jest tak, że my robiliśmy z tobą te wszystkie rzeczy i on tutaj miał na myśli akurat organizację imprez klubowych, kręcenie filmów, jakichś kompletnie psychodelicznych, bezscenariuszowych, dziwnych artystycznych improwizacji. My nie robiliśmy tego dlatego, że my chcieliśmy robić konkretnie to. My robiliśmy to dlatego, że ty proponowałaś, żebyśmy zrobili to. I to było fajne. Ale istotą było to, kto jest liderem. I jak argumentuje ważność tego, co mamy zrobić. Najistotniejsze było to, jak fajnie będzie z liderem i jakich fajnych ludzi ten lider przyciągnął. A to, co jest robione, jest w ogóle wtórne. Tak więc myślę, że moi respondenci po prostu nie mieli szczęścia, żeby trafić na lidera. Na lidera odpowiedniego dla siebie, bo nie każdy lider jest dla wszystkich, to jest chyba jasne. Zapytałam też moich respondentów, dlaczego nie zaproponują żadnej aktywności. Napisali, że nie mam pomysłu na poprawę social skilla. Nie mam pomysłu, nie zajmuję się takimi rzeczami. Dostosuję się, nie mam konkretnych preferencji. Duża ilość ludzi byłaby stresująca. Nie umiem wymyślać takich rzeczy. Nie mam pomysłu. Nie wiem, najwięcej zależy od zainteresowań wszystkich członków. Oraz nie, dobrze się odnajduję w różnych rodzajach grup. Nie mam sprecyzowanej formy, jaką chciałbym, aby ta grupa przybrała. Czyli po prostu widzimy tutaj, że te osoby nie są typami liderów. To nie są osoby, które są niechętne. To nie są osoby, które niczego w sobie nie mają, nie są interesujące. Nie, po prostu nie są liderami i nie trafiły na lidera. Chociaż mamy tutaj też osobę, która się dobrze odnajduje w różnych rodzajach grup. Akurat ta osoba, to wiem, kto to jest. I moim zdaniem to jest lider, więc być może nasza współpraca w ramach tej grupy wykorzysta to, że to jest lider, ale po czym poznaje, że to jest jego odpowiedź? No po tej odpowiedzi właśnie, że się dobrze odnajduje w różnych rodzajach grup. I ostatecznie do grupy postanowiło się nie przyłączyć niecałe 30% moich respondentów, ponad 23% się przyłączyło, a 47% przyłącza się, ale nie wie, czy się odważy na spotkania w życiu realnym. Zobaczymy, nikt nikogo nie będzie zmuszał. Ja Was zapraszam do wypełnienia tej ankiety. Ankieta jest przeznaczona dla osób od 15 do 28 roku życia, dlatego że projekt będzie realizowany najwcześniej w przyszłym roku i wtedy po prostu respondenci będą już o rok starsi, czyli będą w tych granicach wyznaczanych przez program Erasmus się mieścili. Będziemy bardzo wdzięczni za udostępnienie tego narzędzia w różnych grupach wsparcia, chociaż oczywiście my to robimy, ale im więcej osób, tym do większej ilości, im więcej osób to udostępni, tym do większej ilości osób to trafi. Jeśli wiecie, znacie jakieś osoby korzystające z grup wsparcia, grup psychologicznych, grup autystycznych, to będę też wdzięczna za podesłanie im po prostu tego narzędzia, tego badania. I liczę na to, że w przyszłym roku spotkamy się w nowej fundacyjnej grupie, tym razem finansowanej z zewnątrz, co pozwoli zrealizować cel dużo bardziej, dużo łatwiej niż wszystkie realizowane przez fundację cele dotychczas. Dziękuję bardzo. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc?
Przeczytaj opis pod filmem.